No więc my Cię potrzebujemy, widzowie Cię bardzo potrzebują, bo Dorota, no jest tak, że jak, nie wiem, nie macie w jakimś wydaniu, to się zdarza raz na tam bardzo długi czas, albo ostatnio nie było Cię na konferencji, prozaiczny powód, po prostu nagrywałaś w Krakowie grę. Kto to wie, dokładnie. A tam cały internet bucha, że Doroty dzisiaj nie było, więc po prostu jak najdłużej musisz być z nami, ale kilka lat temu przyznałaś, że te nieobecności czasem spowodowane są Twoimi migrenami. Tak, wtedy został nazwany ten powód. To czy dzisiaj możesz prowadzić program śniadaniowy spokojnie? Nie, niestety. Jestem w wieku po menopauzie i już to powinno ustać. To jest tak, jeśli Państwo nie mają pojęcia o migrenie, to nie znaczy, że napieprza główka. No właśnie, od razu ja nie mam pojęcia, więc jakbyś mogła. Tak, to jest ciężka choroba dotycząca ponad dwóch milionów Polaków. Potworne bóle głowy, jakby rozsadzało mózg. Są bardzo różne jeszcze kłopoty, które są związane z migreną. To jest utrata wzroku. Marmurzenie szczęki, wymioty, niewiarygodne, w ogóle to jest krew cieknie z nosa, nie widzisz na oczy, jesteś półprzytomna, to jest ból, którego nie da się opanować. I w wypadku wielu osób, tak jak mnie, jest to migrena, na którą nic nie działa. Przetestowałam wszystkie leki, akupunktury, ostrzykiwania botoksem skroni, bo podobno miało pomóc, nic mi nie pomaga. Jestem w tym wieku po menopauzie, w związku z tym ta migrena zwalnia, czyli jest rzadsza. Ale jak już mnie trafi, to odbiera życie. Ja mam świadomość tego, że przestaję dobrze mówić, więc zaczynam zwalniać. W oku, jeśli Państwo mieli kiedyś taki kalejdoskop, jest dla dzieci, tak, pamiętasz? Takie tak, rozstrzela się szkiełko, to masz mniej więcej to w obu oczach. Czuję, że tracę przytomność z bólu i trafiam wtedy na oddział ratunkowy, na oddział reanimacyjny, więc to nie jest żart. Był taki moment, kiedy zemdlałam z bólu w Dzień Dobry i to było mniej więcej tak, że ja już wiedziałam, mówiłam coraz wolniej i powiedziałam do Marcina, Marcin, ja zemdleję na reklamach i doczekałam do reklamy, trzask. I trafiam na oddział, gdzie leżą ludzie ciężko chorzy. Podawane są leki, czasami spędzam tam parę dni, żeby powrócić do normy. To jest wrażenie, jakby ktoś uciskał mózg, jakby żelazna obręcz zaciskała się dookoła głowy, jakby miała ci głowa eksplodować. Jakbyś bardzo często, zresztą trafiamy do migrenicy, trafiają do szpitala z podejrzeniem wylewu, pęknięcia tętniaka, bo są bardzo podobne objawy. I znowu jest sprawdzanie, co w tej głowie siedzi. U mnie tam siedzi co innego, nie tętniak na szczęście, ale siedzi ten przerażający ból, który odbiera mi możliwość normalnego funkcjonowania. Czy możesz coś zrobić, żeby jednak być trochę spokojniejszą? Albo czy ekipa po tych... Ekipa wie, co robić. Ekipa wie, co robić. Ja też mogę w moim programie powiedzieć, muszę natychmiast zejść z anteny. Oni wiedzą, że to nie jest mój kaprys, ani że szybko siku, tylko po prostu dzieją się te rzeczy, które należy uprzedzić. Niektórzy z migreników, których serdecznie pozdrawiam i współczuję, mają tak zwaną aurę, czyli coś się zaczyna dziać, tak jakby błyski wokół i wtedy już można wiedzieć, że migrena nadchodzi. Ja tej aury nie mam, tylko mam tak gwałtowny ból, że lepiej, żebym zeszła z anteny i zostawiła Marcina, co mi się raz zdarzyło, niż żeby wydarzyło się coś dziwnego na antenie, bo po prostu to jest zupełnie niepotrzebna sensacja. Więc poważna choroba, tak zwana choroba przewlekła, są już miejsca, w których się leczy te bóle migrenowe. No jak mówię, na mnie nic nie działa, więc mam nadzieję, że po prostu będzie ich coraz mniej, rzadziej. Wyobrażam sobie właśnie, że to musi być bardzo trudne dla każdego, kto te migreny przewlekłe ma, bo możesz, no bo chcesz żyć normalnie i nie wiesz, kiedy cię to trafi. Nie wiesz. A lekarze mówią, niech pani to zostawi wszystko w cholerę i skupi się na swoim zdrowiu. Nie mówią, dlatego że migrena poza tymi dniami, kiedy wyłącza z życia, nie przeszkadza tym osobom. Nie są ani mniej twórcze, ani mniej pracujące, nic z tych rzeczy. To po prostu jest tylko niespodzianka w życiu, której się nie możesz spodziewać i trafia w najmniej naprawdę czasami dobrych chwilach. Ale jak mówię, wiele osób żyje w Polsce z tą chorobą. Myślę, że powinien być program narodowy, który pomaga osobom, które cierpią na migrenę i wszystkie środki, które mogą im pomóc, należy sprowadzać. Można też popatrzeć, co się dzieje za granicą. Tam są przychodnie specjalistyczne, są leczące bóle migrenowe. I żeby Państwo nie myśleli sobie, czasami jak ktoś mówi, Jezus, jak mnie boli głowa,
To może być bardzo poważne schorzenie. To nie jest paluszek i główka szkolna wymówka. To jest coś, co jak bomba eksploduje w naszej głowie. Więc od czasu do czasu mam takie eksplozje i mam nadzieję, że będę miała ich jak najmniej. Mhm.